Michalina Wisłocka. Nie należy nigdy upijać się na smutno, ani kochać się dla zabicia zmartwień. W obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca. Miłość spełniona w ciągu 2 dni umiera w ciągu 2 następnych. Zdobywana w ciągu miesięcy trwa miesiące, a w ciągu lat – lata. Sedno sprawy zawsze pozostaje jednakie. Nie cenimy rzeczy, które dostajemy łatwo. Cywilizacja to nieustanne mnożenie niepotrzebnych konieczności. Kochanie to piękne polskie słowo, które w moim odczuciu określa ciepły, serdeczny, pełen przyjaźni i harmonii seksualnej kontakt dwojga bliskich sobie ludzi. Zasada pierwsza i ostatnia. Gry miłosne są radością życia, a nie ofiarnym stosem czy ponurym obowiązkiem. Narodziny miłości przypominają okres niemowlęctwa i napawają nas radosnym zdumieniem. Rozprzestrzenia się choroba zakaźna, schamienie rozsiane. W miłości pośpiech jest fatalnym błędem. Nie należy się spieszyć. Trzeba pozwolić pracować wyobraźni. Bywa, że cudowna kochanka ujawnia się nagle pod dotknięciem fachowej i przyjaznej dłoni subtelnego partnera po wieloletnim, nawet nieciekawym współżyciu z mężczyzną prymitywnym i egocentrycznym w miłości. Ośrodek orgazmu uczulony jest specjalnie na bodźce rytmiczne, przerywane, a na bodźce natomiast o stałym nasileniu reaguje bardzo słabo. Wróćmy do radosnej zabawy we dwoje w łóżku i nie w łóżku. Trzeba wreszcie zrozumieć, że szczęście leży na drodze, a nie u celu. I im mniej za nie gonimy, tym na koniec więcej otrzymujemy. Człowiek rozbawiony, roześmiany, odprężony, cieszy się życiem i przeżywa wszelkie pieszczoty fizyczne znacznie głębiej i intensywniej niż ten, który zawzięcie ciężko pracując musi osiągnąć orgazm. Szukanie pociechy i zrozumienia u człowieka kochanego jest rzeczą ludzką, ale nie należy tego nigdy robić w łóżku ani przy stole. Bardzo złym nawykiem jest bowiem mieszanie seksu i posiłków z kłopotami dnia. Pieszczeni od dziecka zachwytami otoczenia dochodzą szybko do wniosku, że im się to należy bez najmniejszego wysiłku z ich strony i współżycie z nimi na co dzień nie jest proste. W trakcie przeżyć fizycznych myślenie jest surowo wzbronione. Każdy człowiek marzy o wielkiej roli, jaką odegra w swoim życiu i widowni pełnej głębokiego zachwytu i uwielbienia. Widownię, która daje nam poczucie bezpieczeństwa i ogromnej wartości wszelkich osiągnięć naszego życia, stwarza i stworzyć może tylko kochający człowiek idący obok nas. Ta świadomość, że się jest kochanym przez matkę, jest bierna. Nic nie musisz zrobić, żeby być kochanym. Miłość matki nie jest obwarowana żadnym warunkiem.
Proporcje dawania i brania w miłości zmieniają się stale w przeciągu życia ludzkiego, przeważając to w jedną, to w drugą stronę. Już Balzac powiedział, że w miłości zawsze jest ten, który całuje i ten, który jest całowany. Niestety w chorobliwym pośpiechu dnia dzisiejszego zanika piękna sztuka pisania listów. Obawiam się, że za 100 lat bardzo niewiele będzie wiadomo o uczuciach i życiu wewnętrznym współczesnych wielkich ludzi. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Obejrzyj cytaty Ayn Rand.